Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest dosyć taki, powiedziałabym, niespotykany jak na mnie, ale zanim do niego przejdę, chciałabym powiedzieć kilka rzeczy. Otóż na pewno słyszeliście o aferze, która miała miejsce całkiem niedawno i ja nie chcę tego tematu jakoś bardzo rozwijać, bo przyznam się Wam szczerze, że jeszcze oswajam się z nim, jeżeli można to tak powiedzieć. Jeszcze jakoś sobie tego wszystkiego nie poukładałam, bo dużo takich różnych wniosków do mnie dotarło, ale wszystkie te wnioski są raczej wnioskami takimi negatywnymi, aniżeli pozytywnymi. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaki cel mają niektóre działania i do czego to wszystko ma prowadzić. Tak wiecie, uświadomiłam sobie, że zawsze się z tego śmiałam i wydawało mi się, że nie wiem, że to jest jakieś takie gadanie starszych ludzi czy coś, ale naprawdę, kiedy ja byłam nastolatką, takie rzeczy i takie historie nawet przez myśl by mi nie przyszły, żeby robić. A wiecie, co się tak stało? W skrócie mogę tylko powiedzieć, że był to wyrafinowany stalking ze strony osób, z którymi już miałam przyjemność się kiedyś spotkać. Jestem tego pewna na 100% po analizie tego wszystkiego, po analizie osób, które należały do grupy, gdzie cztery fejki, które znałam, były trzy osoby, które aż nadto się interesowały całą sprawą i pięć albo sześć osób, które należały do pewnego wezwania kiedyś prowadzonego na moim kanale, na mojej grupie, o czym raczej będziecie wiedzieć. Dlatego być może nie są to poprawne wnioski, być może te osoby, miały jakąś chorobę na moim punkcie i bardzo je interesowała hejterska grupa, jeżeli mogę to tak delikatnie nazwać, hejterska na mój temat, ale żeby wysyłać zaproszenia do polubienia stron mojej mamie, żeby ona oglądała jakieś chore wpisy i żeby ona musiała się tym przejmować, żebym ja siedząc z moim chłopakiem sobie wieczorem, to było chyba dwa dni temu, i on do mnie mówi: ej, a co to za Scarlett Rosewine mnie zaprasza do polubienia? Ja się tylko popatrzyłam na niego i pomyślałam sobie, okej, że nawet mój chłopak, który nie ma też nic wspólnego, tak samo jak moja mama z całym tym światem, też zostaje wplątany w taką akcję, kiedy ktoś wykorzystuje wizerunek dziewczyny, która nawet nie wiem, czy w ogóle grała w The Sims, do tego, żeby się podszywać za nią i pisać i robić takie rzeczy, jakie się robiło, kiedy ja staję w sytuacji, gdzie dziewczynę znajduję i muszę jej powiedzieć: hej ty, słuchaj, bo są jakieś osoby, które mają problemy ze sobą i one wykorzystują twój wizerunek, mówiąc, że są tobą, klną, przeklinają, jakieś wyuzdane rzeczy pokazują, kopiują, grożą i stalkują cały mój kanał, wszystkich moich widzów i wszystkich moich znajomych, takich realnych. Także wiesz, fajnie, nie? Ty sobie wrzucasz zdjęcia na Instagram, ale gdzieś tam jakieś grono dziewcząt radosnych, które w hejterską grupę na mój temat na Messengerze, przepraszam, prowadziły sobie jeszcze po trzech miesiącach od całego zdarzenia i gdzie odgrażały się, że jeszcze sobie popamiętam i że wszystko mi upadnie bez nich i ogólnie nawet nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nigdy się nie wypowiadałam, ale wiecie, cały czas to krąży w mojej głowie. Jestem w szoku i to nie chodzi o to, że ja się tym jakoś przejmuję czy coś, ale zawsze Wam powtarzałam, że na YouTubie siedzę tylko i wyłącznie dla zabawy, że nie wiążę z tym żadnej przyszłości, że nie jest to mój priorytet, po prostu pokazuję Wam grę, w którą i tak bym grała, nawet gdybym tego kanału nie miała, że
zawsze byłam osobą, która w jakiś tam sposób się pojawiała na internecie. I no, i przez tyle lat, kiedy się pojawiam, a to miało miejsce już od 2005 roku, nie spotkałam się z czymś takim. Jeszcze raz chcę powiedzieć, być może się mylę, być może jakimś cudem te osoby nie miały, o których wspominałam, nic wspólnego z tą akcją. Wtedy okej, zwracam honor, ale kiedy przyglądałam się tym relacjom, które w każdy sposób uderzały w rzeczy, które są dla mnie jakąś taką prywatnością, o której nie każdy wie, zastanawiałam się, czy to jest, nie wiem, ktoś jest tak wybitnym obserwatorem, czy po prostu tak dużo wiedział na mój temat, a jedna z tych osób należących do tego cudownego wyzwania, no dosyć dużo wiedziała na mój temat. I nie wiem, kiedy ja przeglądam relacje, w których jestem oznaczana, że ktoś szuka identycznego naszyjnika, jak mam ja, bo chcę być hashtag lepszą wersją mnie, gdzie ktoś mi grozi, że będzie udostępniać wszystkie postacie, które stworzyłam, kopiować coś jeden do jeden i oznaczam je w tych wszystkich postach. I aż powiem wam, że aż mi się żygać tym wszystkim chciało, jak to oglądałam. I nie ze względu, jak mówię, że się tym przejmowałam, tylko całość tej akcji. To, jak ona była perfidnie skonstruowana, zaplanowana, bo to była zaplanowana akcja, po prostu mnie przeraża. I dlatego w mojej głowie zaczęły pojawiać się myśli, jaki sens ma siedzenie w takim świecie, kiedy ty sobie grasz po prostu w Simsy, a ktoś ma z tym taki problem, że robi takie rzeczy, a to dlatego, że już nie może sobie udostępniać swoich simów w ramach wyzwania na twojej grupie z własnej winy. Jak popatrzycie sobie na to, to się tak zastanawia człowiek, what the fuck w ogóle, w tym, o co chodzi, nie? Także tak, publicznie zwalam winę na te osoby, ale jak mówię, no jestem w 90% pewna, że brały w tym udział i innego wytłumaczenia raczej na tę sytuację nie mam. Natomiast jeszcze raz chciałabym wspomnieć, że no, współczuję dziewczynie, której wizerunek został wykorzystany, która musiała zmierzyć się z tym wszystkim nagle, która musiała zobaczyć na Instagramie, jakie zdjęcia są wykorzystywane, jakie teksty są tam pisane i ja się czułam głupio w stosunku do niej, nie wyobrażacie sobie nawet jak bardzo. I jak bardzo głupio było mi jej powiedzieć, dlaczego jej szukałam i jak udało mi się ją znaleźć. Musiałam stalkować dziewczynę, która naprawdę nic nie miała z tym wszystkim wspólnego. A mówię teraz o tym tutaj i w tym momencie dlatego, że obiecałam jej, że tę sprawę naprostuję, że podkreślę jeszcze raz, że to nie ona miała cokolwiek wspólnego z tymi akcjami, żeby nie wiązać po prostu jej twarzy z tą historią, chociaż wielu osobom ta akcja będzie się właśnie jednoznacznie kojarzyć. Doszłyśmy razem do wniosku, że jej twarz została wykorzystana z tego względu, że na zdjęciach przypominała mnie, a skoro miała być to lepsza wersja mnie, to musiała być to chyba osoba podobna do mnie. Do dziś nie wiemy, dlaczego akurat jak znaleziono te zdjęcia i ten prawdziwy profil tej dziewczyny. No i przepraszam was, że w filmie, który powiedzmy sobie szczerze jest jakby pierwszym odcinkiem nowej serii, poruszam takie tematy, ale to wszystko krąży w mojej głowie i staram się sobie to poukładać na zasadzie takiej, na ile w ogóle to wszystko ma sens, bo ja nie wiem, czy, tak jak mówię jeszcze raz, nie chcę oskarżać kogoś bezpodstawnie, to są tylko i wyłącznie moje i innych przemyślenia, ale nawet jeśli to nie są osoby i ktoś ma, nie wiem, ból pupy o to, że ja sobie nagrywam na YouTubie, czy nie wiem o co, no to jest to straszne, ponieważ YouTube nie jest zamkniętą platformą i każdy może sobie na niej tworzyć.
budować swój kanał. Ja swój kanał buduję 3 lata i to, co jest na nim, jest moją pracą, nie nikogo i czyjąś pracą. Nikt nie budował tego kanału beze mnie i ten kanał nie miałby sensu beze mnie. Oczywiście nie ukrywam, że dużą rolę zawsze odgrywa w moim kanale moja moderacja, która ta moderacja występuje mniej więcej tutaj już od roku, ale ona bardzo dużo mi wszyscy pomagają i oni wiedzą o tym, że bardzo cenię ich pomoc, ale nie wiem, to jest to mój kanał, no. Mój kanał i to, że ktoś będzie czy nie będzie sobie udostępniać simów na mojej grupie, nie zmieni tego, że widzowie na moim kanale nie są na nim dlatego, że ktoś, jakaś grupa sobie udostępnia simki na mojej grupie, grupa w grupie, tylko dlatego, że ten kanał prowadzę ja i interesują ich moje serie, tak mi się wydaje przynajmniej. No i pewnie stworzę burzę tym wszystkim, ale po prostu w głowie mi nie mieści się takie zachowanie i jedyny wniosek, który mi się nasuwa, to że żeby robić takie historie, jak mówię, zaplanowane i już nie będę wnikać, ale te wszystkie rysunki, nie rysunki, rzeczy, które się pojawiały, kochani, były idealnie wycelowane właśnie po to, żeby mi dokopać. Po to, żeby nie wiem co, niszczyć, nie wiem, ale jaką osobą musi być ktoś, kto w ogóle na coś takiego wpadł, ktoś, kto w ogóle takie rzeczy robił i nie wiem, trzeba być naprawdę bez obrazy, ale mieć duże zaburzenia psychiczne, żeby w ogóle w coś takiego się bawić w stosunku do kogoś, kto ma kanalik, że tak powiem. Malutki, malusieńki kanał, bo to, ile ja mam subskrypcji, to jest nic w porównaniu z tym, ile mają inne osoby, bo nie wiem, ktoś tam mówi, że hajs z YouTube'a, hajs z YouTube'a, ale kochani, hajs z YouTube'a, z mojego kanału nawet nie wystarcza na połowę czynszu wynajmu pokoju w Krakowie. Więc to nie jest kwota, o którą można by było, nie wiem, się rzucać w tym wypadku akurat. Dlatego tego nie rozumiem i nie zrozumiem i stąd, no nie ukrywam, pojawiają się w mojej głowie takie myśli, czy jest mi w ogóle potrzebne coś takiego, bo no nie jest to całym moim światem. Nie będę sobie nagrywać Simsów i tak sobie w Simsy będę grać, nie wiem, nie będę ich dostawać za darmo, no to sobie za nie zapłacę. To nie jest jakiś problem, do tej pory zawsze tak robiłam. I jakoś nie płakałam z tego powodu, wydam pieniądze i kupię tak, jak kupuję wszystkie inne gry, które mam, a uwierzcie mi, gier mam naprawdę dużo. W większości na konsole, a gry na konsole są 2 razy droższe niż gry na komputer, więc to, że dostanę Sims za 100 zł raz na 4-5 miesięcy, czy tam za 40 zł akcesoria, nie jest jakimś nie wiadomo czym dla mnie. Także dobra. Skończę może już ten monolog, ale wiem, że to może być wszystko zagmatwane. To są jakieś takie luźne myśli, które pojawiają mi się w głowie i nie ukrywam, że będą się pojawiać jeszcze długo i na pewno będą miały odzwierciedlenie w tym, jak na razie ten kanał będzie funkcjonować. I jeżeli ktoś będzie chciał mi napisać, że zakładając kanał powinnaś się liczyć z takimi rzeczami, okej, liczyć z hejtem się liczę, ale z ludźmi, którzy mają w sobie tyle zawiści, żeby jakieś planować akcje, grozić i szykanować, prześladować moją rodzinę, to jest to dla mnie trochę chore, zważywszy na wielkość mojego kanału. Rozumiem, gdyby to był kanał, nie wiem, 500 tysięcy, 200 tysięcy, jakoś inne kanały takich rzeczy nie mają, bo może miały szczęście i nie trafiły na tak zawzięte osoby, nie wiem. I zdaję sobie po prostu sprawę z tego, że to nie jest odosobniony przypadek i ta historia oczywiście się powtórzy, prędzej czy później znowu, bo nie sądzę, żeby ktoś wziął sobie na wstrzymanie, będzie teraz siedzieć, kombinować i wymyślać nową rzecz. Tylko w jakim celu?
by być lepszą wersją mnie? Jak tam było w hashtagach? Proszę bardzo, ale zawsze chyba najlepiej być po prostu sobą. I tyle. Dobra. Koniec mojego wywodu. Przez 15 minut praktycznie gadam Wam na ten temat. Przejdę teraz do tematu ważniejszego. Otóż to, co robimy, kochani. Jakiś czas temu na grupie Nicola opublikowała swój domek z pytaniem, czy ktoś chciałby jej pomóc ten domek zrobić ładniejszym, żeby nie wyglądał po prostu jak typowy kwadrat. Ja przeglądając to zdjęcie pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym jej pomóc, że chciałabym ten domek zrobić w swoim stylu, żeby po prostu jej simowie też mogli sobie w nim pomieszkać, żeby ten dom był bardziej dla niej spersonalizowany. Przy czym chciałam mniej więcej zachować jakieś elementy, które w tym domku występowały wcześniej, czyli jakieś tam meble, inne tego typu rzeczy, żeby jednak dalej to pozostało jej domkiem. I jak pomyślałam, tak też zrobiłam. Nicola zgodziła się, ja mam nadzieję, że Nicola, bo ja tak mówię Nicola, nie, Nicola na 100%, żebym nagrała odcinek po prostu z tej przemiany i żebym ten domek udostępniła. Bo ogólnie to jest tak, że ten dom jest wysłany już prywatnie Nicoli. Ona powiedziała, że nie ma z tym problemu, jeżeli będziecie chcieli ten domek, może znaleźć się w galerii i też możecie sobie go pobrać i w nim mieszkać. Natomiast kiedy to zaproponowałam właśnie, że coś takiego mogę zrobić, bo jak wiecie, budowanie jest moją taką największą pasją w tej grze, dużo osób zgłosiło się do mnie z pytaniem, czy nie chciałabym zrobić takiej serii, w której będę się skupiać na przerabianiu waszych domków i być może jakimś komentarzu odnośnie jakichś wad i zalet właśnie, jak coś budować, jak coś robić. Ja pomyślałam sobie, że to jest naprawdę fajny pomysł. Ten pomysł był ze mną już od bardzo dawna, jednak w momencie, kiedy chciałam go zrealizować, on był bardzo eksploatowany na SteamStubie. I wiem, że było dużo serii z tym związanych. Jeszcze wtedy nagrywała Gingerowa, która nomen omen właśnie poszła z YouTube'a ze względu na to, co się tutaj dzieje. Natomiast nagrywała serię Gingerowa Was Urządzi. Wiem, że Ama Simsweeka też nagrywała właśnie serię z tym związaną. Chris prowadził nasz nowy dom w The Sims 4. Dlatego wtedy na dany moment nie chciałam poruszać tych tematów. Aktualnie wiem, że no chyba nie jest to jakoś właśnie chciałam powtórzyć eksploatowane, ale nie chcę się powtarzać. Ja w każdym razie, że nie ma, nie wiem, może jest takie serie. Starałam się odezwać do tych autorów właśnie, których Wam wymieniłam, z zapytaniem, czy będą mieć problem, jeżeli coś takiego będę chciała zorganizować, czyli po prostu przerabiać Wasze domki, udostępniać i prowadzić taką serię. Wszyscy się zgodzili, że nie mają z tym problemu i bardzo chciałabym ich tutaj pozdrowić i podziękować. Natomiast właśnie zgłaszam się też do Was, kochani, czy Wy bylibyście zainteresowani czymś takim, czy ta seria by Wam się podobała i czy chcielibyście, żebym przerabiała też inne domki, nie tylko ten jeden. Dawajcie mi proszę znać w komentarzach, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Ja już mniej więcej podam Wam wymagania, jeżeli chodzi o zgłaszanie domków, w opisie bądź w przypiętym komentarzu, żebyście mogli już teraz je udostępnić i ewentualnie, żeby mogła sobie nad nimi popracować. Ponieważ tak jak to miało miejsce w przypadku tego domu, zajęło mi to około 4 godzin, dlatego jest to rzecz wymagająca i no, poświęcam na nią sporo czasu, ale nie ukrywam, że jest to olbrzymia, olbrzymia frajda. Jeżeli ktoś teraz się zastanawia o rzeczy z modów, to ja niestety muszę Wam tutaj to podkreślić, że nie będę tego robiła z modami, ponieważ o ile w kasie jeszcze te mody ok, ale w meblach nie chcę tego robić i nie będę po prostu pobierać tych wszystkich rzeczy i ładować gry tymi obiektami. Dlatego będzie taka opcja, że po prostu albo zajmę się tylko i wyłącznie kształtem domu, a wnętrze sobie sami będziecie meblować z modami, jeżeli będziecie chcieli, albo ogarnę jedno i drugie.
Ale jak mówię, wszystkie zasady odnośnie zgłoszeń będziecie mieć właśnie w opisie, bo muszę sobie to wszystko ustalić i przemyśleć, co byłoby tutaj właśnie najlepsze i w ogóle zobaczyć, czy jesteście zainteresowani, czy byście zgłaszali, czy chcecie, czy jednak uważacie, że to nie ma sensu, że jest to powielaniem już istniejących schematów, także kochani, dawajcie mi znać, co o tym sądzicie. Wasza opinia zawsze jest dla mnie najważniejsza. Jeżeli nie brzmię trochę zbyt entuzjastycznie, to mam nadzieję, że to zrozumiecie i nie będziecie się tutaj na mnie złościć. Ja wprawdzie miałam przerwę od Simstubam, sześciodniową, powiedziałabym, siedmiodniową. Natomiast nie wiem, czy to by cokolwiek dało. Musiałabym sobie zrobić chyba przerwę naprawdę długą, żeby jakoś to bardziej odczuć. Też nie odbierajcie tego jako nagrywanie, nie wiem, bo jestem zmuszona. Ja dalej mam chęć, żeby to robić, tylko nie wiem, czy to wystarczy. O, w ten sposób. Wiem, że zapowiadałam ogólnie moim widzom na grupie właśnie, że będę tutaj opowiadać Wam na temat jakichś błędów podczas budowy, ale no, pojawiły się tematy, które wydaje mi się były takie ważniejsze do omówienia, dlatego ten akurat film wygląda jak wygląda. Natomiast właśnie jeżeli zdecydujecie się na taką serię, będziecie chcieli, żebym ją poprowadziła, to wtedy nie ma żadnego problemu i wtedy właśnie opowiem co jak i będzie już ten film bardziej taki ogarnięty. Aktualnie widzę, że oglądacie pokój, który mi się najbardziej podoba w tym domku, czyli taki żółto-srebrny. Jestem z niego dumna, muszę gdzieś ten patent sobie jeszcze podkraść i wykorzystać, żeby to wszystko dużo lepiej wyglądało. Jeszcze raz dziękuję autorce domku za udostępnienie, za napisanie posta, który właśnie ruszył lawinę, że tak powiem, jeżeli chodzi o serię. I chyba tyle chciałam Wam powiedzieć, tak mi się wydaje na ten moment. No, może jeszcze tylko zaznaczę, że nie jest tutaj wszystko pokazane, ponieważ no, zajęło mi, tak już Wam wspominałam, dosyć dużo czasu i mogłoby to spowodować, że film trwałby, ogólnie on powinien trwać około 50 minut, a nie wyobrażam sobie w ogóle, żebyście chcieli oglądać aż tak długi materiał. Większe przyspieszenie niż jest też mi się wydaje bez sensu, bo za bardzo by Wam to, nie wiem, migało między oczami, nic byście z tego chyba filmu nie zaobserwowali, żadnych jakichś takich ciekawych rozwiązań może nie zdobyli, więc no, sami rozumiecie, jestem taka trochę zagubiona, bo te myśli krążą i krążą wokół tematów, które Wam powiedziałam i no, tak będzie. Dobrze, że mam jakieś nagrane materiały starsze, które mogę wykorzystać, na których jeszcze nie jestem takim no, przymułem, że tak powiem, robiącym cały czas i więc dziękuję Bogu, kochani. Odnośnie jeszcze chciałabym powiedzieć jednej rzeczy czarnej widowy. Moment, moment. Będzie zakończenie, pracuję nad tym, nagrywam cutsceny, więc zakończenie serii się pojawi, więc też możecie spokojnym być. Jeżeli chodzi o Avril RWDG, tutaj sprawa się ma troszeczkę mniej kolorowo, ponieważ no, dopiero mam zbudowane dwa domy, nic nie jest umeblowane, cała niby seria jest zaplanowana, ale wiecie, teraz mnie czeka meblowanie. Zapraszam Was już teraz na grupę, gdzie będziecie mogli zagłosować, który dom Avril będzie dla niej lepszy. Właściwie wydaje mi się, że za chwilę będę też, znaczy dla mnie za chwilę, Wy ten film dostaniecie po południu, ale że będę właśnie udostępniać ankietę związaną z tymi budynkami. Boże, jakie to wszystko jest takie z grobowym nastrojem. Przepraszam, kochani, ja naprawdę chciałam, żeby ten film wyglądał inaczej, no ale niestety życie jest, jakie jest. Tak się, no, w głowie cały czas mam myśl, bo wiecie, ta akcja w ogóle wybuchła w momencie, kiedy ja szłam na obronę. Aha, wiatr jest duży. I pamiętam to jak dziś, jak ta osoba, tudzież osoby poinformowały mnie, że jestem na tyle głupia, że się nie obronię i że życzą mi najgorzej na tej obronie. I właściwie z jednej strony miało to swój plus, ponieważ szłam na obronę i nie myślałam o obronie, tylko myślałam o całej tej akcji. To był pierwszy dzień w ogóle tej akcji. Natomiast skumulowało się we mnie tyle emocji, że
Jak przyszłam po tej obronie, to bolały mnie wszystkie mięśnie i po prostu rzuciłam się na łóżko i nie odczytywałam żadnych wiadomości. Także moim przyjaciółkom o tym, jak w ogóle wyglądała moja obrona, powiedziałam chyba dopiero 2 dni później. Bo niestety, no wiecie, obrona jednak męczy psychicznie, a jeszcze jak dochodzą jakieś osoby z problemami do tego wszystkiego, to już się robi naprawdę niezbyt kolorowo. No ale życie, kochani, życie. Życie zawsze tak wygląda. Kurde, miałam już zakończyć, miałam po prostu pięknie opowiadać o domku. A odnośnie całej tej budowli, strasznie spodobał mi się patent właśnie z ogrodem, z którego wyjście jest z kuchni. On mi się bardzo kojarzy z Asią Osiecką. Pozdrawiam oczywiście wszystkich widzów Asi, bo ona chyba właśnie w serii 100 dzieciaczków miała takie wyjście do ogrodu z kuchni. Strasznie fajny patent i się dziwię, że sama go nie wykorzystywałam, bo kurczę, wyjść sobie, ogarnąć jakieś warzywko sobie, wziąć w sensie simowie i oczywiście wziąć trzeba wcześniej, bo to nie działa jak w realnym życiu. Natomiast patent jest naprawdę dobry i będę musiała go sama wykorzystać w swoich seriach, może nawet w domu Avril coś takiego zrobię, bo niestety w RWDG pokoleniu muzyka nie mogła mieć żadnej roślinności, co mnie, nie ukrywam, denerwowało, bo zawsze starałam się zrobić tak, żeby simowie jednak swój ogródek mieli, bo jakoś tak wydawało mi się to dużo, dużo, dużo fajniejsze. No ale... No cóż, w muzyku był totalny zakaz. Także kochani, pokolenie drugie na RWDG będzie. Trochę się muszę jeszcze z tym pomęczyć. Oczywiście pozytywnie pomęczyć i wszystko się tutaj pojawi. I jeszcze tak na koniec chciałam powiedzieć Wam wszystkim, którzy mnie słuchacie i dobrnęliście do tego momentu, że naprawdę problemy z kimś można sobie załatwiać w zupełnie inny sposób, ludzki sposób i zamiast, nie wiem, stalking urządzać w internecie i nękanie, można po prostu spojrzeć komuś w twarz i powiedzieć mu, że jest idiotą, kretynem i inne takie rzeczy. I to ma większą wartość, przynajmniej za moich czasów tak się załatwiało sprawy. Współcześnie widzę, że niestety to wygląda inaczej. Myślcie, co robicie, bo akurat ta sytuacja, o której ja wspominam, to jest idealna sytuacja do zgłoszenia i idealna sytuacja, za którą konsekwencje w pewien sposób powinny być wyciągnięte, ponieważ nie dość, że nękanie, to jeszcze podszywanie się i wykorzystywanie cudzego wizerunku. A to, czy ktoś ma 15 lat, 14, nikogo nie usprawiedliwia, kochani. 15-latek za 3 lata będzie osobą pełnoletnią i powinien już być na tyle ogarnięty, że powinien takie rzeczy wiedzieć. Więc no, to nie są dzieci. To są normalni dla mnie już, w moim odczuciu, prawie dorośli ludzie, którzy za rączkę chodzić nie muszą, więc odpowiedzialność za swoje działania powinni brać, nie? Tak myślę. Także uważajcie, co robicie.